Witajcie. W znanej powszechnie teorii widziany obraz jest tym, co przetworzy nasz umysł po odbiciu się światła od obserwowanego obiektu. Niekiedy obserwowane obiekty niekoniecznie odbijają światło, gdyż same są emiterami. To, co widzimy, jest więc wytworem naszego umysłu i niekoniecznie musi być takie same, jak to, co widzi inna osoba a zupełnie inne niż obserwuje to jeszcze inna istota czy zwierzę. Niekiedy obiekt posiada własną świadomość i decyduje o tym, jak ma być postrzegane przez innych. Aby było ciekawiej, podam tu przykład wzięty z mody. Odpowiedni makijaż u kobiety może sprawić podświadomy odbiór u mężczyzny, a i bardziej świadomy u innej, wtajemniczonej w świat kosmetyków kobiety. Czy widziana osoba jest właśnie taką, jaką ją widzimy? Technicznie tak, ale praktycznie nie. Wiemy, że owady przybierają barwy ochronne albo takie kształty, aby czuć się samemu bezpiecznie. Do tego momentu większość z nas o tym wie i przyjmuje to w jakimś stopniu za pewnik. Czyli mogę zaryzykować stwierdzenie, że obraz jaki widzimy jest w mniejszym lub większym stopniu zmanipulowany i niekoniecznie ma się w zgodzie z obrazem rzeczywistym. Zbyt wiele jest czynników po drodze, które wpływają na jego zniekształcenie. Więc wszystko to, co widzimy, jest w większości naszą interpretacją tego, czym to faktycznie jest. Nawet obojętne, teoretycznie najdoskonalsze, pozbawione błędów lustro, zawsze zniekształci obraz, jaki postrzegamy. Bo, patrząc w nie, nasza prawa strona staje się lewą, i tak dalej. Czyli. Nie ma lustra, które powie nam prawdę. Podobnie jak nie ma słowa, które powie nam prawdę. Każde słowo jest interpretacją widzenia rzeczywistości przez jego wyraziciela. I tyle osób, jakie wypowiadają się, tyleż tworzy się przekazów. Mowa tu o pojedynczych słowach, a co dopiero, kiedy słyszymy całe zdania. Ba sekwencję zdań tworzących opowieść. Słowa w brzmieniu tworzą kolejną iluzję i zniekształcenie w naszej przestrzeni. Nie ma to wiele, lub powiem wprost, żadnej relacji z rzeczywistym stanem rzeczy. Praktycznie każda wypowiedź w mniejszym lub większym stopniu mija się z najprawdziwszą prawdą. Nagle z tego powodu staje się coraz bardziej wyraźne, dlaczego warto ograniczyć swoją wypowiedź do czystej informatyki, bo ubarwianie przekazu jest naszą interpretacją faktów i w dużym stopniu jako twórcy ponosimy za to odpowiedzialność. Może warto już podczas myślenia selekcjonować materiał, jakiego typu on jest i jakie. Konsekwencje przyniesie wprowadzenie takiego tworu dźwiękowego w przestrzeń zewnętrzną? Gdyby nasza wypowiedź była skierowana w innej przestrzeni, przestrzeni innych bytów, to mogłaby być totalnie niezrozumiała albo potraktowana jako szum tła. Podobnie jak mowa ptaków jest dla większości z nas niezrozumiała, i kiedy jesteśmy na otwartej przestrzeni, ptaki tworzą swoimi dźwiękami tło tej przestrzeni, oczywiście dla tych z nas, którzy mało o nich wiedzą. Ważnym aspektem jest tu uwaga, potem świadoma uwaga, po to aby skończyć na koncentracji uwagi na samym przekazie. I gdy każdy z tych elementów jest na swoim miejscu, co usłyszymy? Hmm, prawdą będzie, jeśli powiem, że przekaz. Natomiast jakość i znaczenie przekazu to już nasza interpretacja i może być bardzo zniekształcona, a więc w bardzo dużym stopniu mijająca się z prawdą. No i mamy dylemat: czy jest to nam do czegokolwiek potrzebne? Ten przekaz jest nie nasz. Wszystko jednak jest osadzone w prawdzie, choć prawdą nie jest, tylko wariantami prawdy. A co jest absolutną prawdą? W krainie dźwięków jest nią cisza. W krainie obrazów jest źródło światła, a nie to, jak jest zniekształcone po odbiciu. Jeśli chodzi o prawdziwy głos, to go nie słychać w głowie, tylko w odczuciu. Po prostu ma się wrażenie, że coś jest prawdą, wszystko inne ją nie jest. Niewątpliwie chodzi, aby to zauważyć, a gdy się to wydarzy, zapamiętać ten mechanizm i korzystać z niego jak najczęściej. Z osobami, z którymi często przybywam, znam pytanie, zanim wybrzmi w przestrzeni. Podobnie zdarza się wiedzieć, co zostanie powiedziane, zanim dotrze to do uszu. Przywołuje to uśmiech, gdyż się już zna ciąg dalszy zdania, czy jeszcze niewybrzmiałe słowa, lub odpowiedź, która dopiero co nastąpi. Może warto poćwiczyć życie w prawdzie, może warto przesłuchać się przekazom Don Miguela Ruiza o proponowanych umowach z samym sobą. Dla wielu trąci to myszką i nie ma w tym tyle polotu, co w disco polo czy rapie. Jest to bowiem stara, dobra wiedza przekazana w prosty i bardzo zrozumiały sposób dla zainteresowanego oczywiście. Niestety nie ma na to szybkiej tabletki czy McBurger'a na ząb. Prawda objawia się w brzmieniu ciszy i jest fundamentem podtworzenia rzeczywistości. Dźwięk wprowadzony w to pole ma moc twórczą i w zależności od intencji prowadzi do adekwatnej kreacji. Intencja jest bardzo ważnym elementem przyszłego stworzenia. Przestańmy na chwilę nad tak zwanym dziełem sztuki w galerii. Kolorystyka, kształty, wewnętrzna treść tworzą pakiet informacyjny, który działa na naszą podświadomość. Jest coś w obrazie wyrazistego, co przykuwa naszą uwagę, ale gdy przystaniemy i zastanowimy się, co czujemy wewnętrznie, w końcu jesteśmy poruszeni emocjonalnie, może okazać się, że stoimy przed. Portalem energetycznym. W zależności od tego, co czujemy, możemy czuć się wzniośle, doładowani, zauroczeni kolorem, fakturą, tematem, lub też poczuć się ciężko, w mroku, zdołowani. W pierwszym przypadku, autor dzieli się z nami energią wzniosłości i zaprasza do wzlotu. W drugim, no cóż, powiem. Że jest dokładnie odwrotnie. Jesteśmy odsysani energetycznie i dokarmiamy Gregora, który zasilał twórcę przy tworzeniu tego obrazu, portalu. W przypadku dźwięków jest dokładnie tak samo. Jest muzyka, która inspiruje i doładowuje nas energetycznie, a jest i taka, która zaprasza do używek i w mechanicznym transie doi z nas energię. Na drugi dzień jest kac i niewiele się pamięta. Po pewnym czasie jednak wraca się i do używek, i do tego samego doznania. Może potrzeba zwiększyć dawkę i może podnieść decybele, aby zagłuszyć za wszelką cenę ciszę. To może na tyle. Pozostawiam Was w ciszy, z czymś do własnej kontemplacji. Pozdrawiam serdecznie, innowidzący.